Dzień dobry. Witam Was w firmie Alnor. Ja nazywam się Aneta i w dniu dzisiejszym chciałabym Wam pokazać, jak zmontować przepustnicę wielopłaszczyznową z piórem ocynkowanym. Po kolei, do takiego montażu będziecie potrzebować kilku elementów składowych, a więc tak, ścianka góra-dół, ścianka boczna, pióra do przepustnicy, oprócz tego kółka zębate, ośki krótkie, jedną ośkę długą, którą użyjecie do mechanizmu, łożyska, no i oczywiście elementy do budowy ramki, czyli profil i narożniki. O! I teraz tak, może parę słów o elementach Wam powiem. Na co uważać? W ściance bocznej, o, macie sześciokątne otwory. Przy budowie takiej przepustnicy musicie uważać, żeby wszystkie te otwory były rozmieszczone symetrycznie i odległość górna i dolna była tych samych wymiarów. Lepiej, żeby pióra Wam się zgrywały i wchodziły w przepustnicę, niż później ma się przepustnica nie domykać, bądź ma być szpara między. Jedna sprawa. Druga sprawa, która bardzo ułatwi Wam montaż, macie kółka zębate. Kółka zębate są z takim fajnym gniazdem pod pióro. Gniazdo pod pióro oznacza, że jak montujecie piórko, o, ono wchodzi Wam w środek, zaskakuje, wchodzi Wam w środek i taką przepustnicę, takie kółko montujecie od środkowej strony przepustnicy, nie na zewnątrz, czyli macie zawsze możliwość szybszego zaizolowania takiej przepustnicy. Druga sprawa związana z tymi kółkami zębatymi jest taka, że na każdym kółku zębatym macie takie markery, takie kropeczki. Po jednej stronie są dwie kropeczki i po drugiej stronie jest jedna kropeczka. Co to oznacza? Jedną kropeczką trafiacie pomiędzy dwie kropeczki, wtedy przepustnica Wam elegancko chodzi. Następna sprawa związana z kółkami. Jedno z kółek, pamiętajcie, żeby zawsze zrobić sobie otwór. Otwór wykonujecie prętem, który jest w mechanizmie. Po prostu go wybijacie. Otwór ten będzie potrzebny właśnie pod ten pręt. I co? Zabieramy się w takim razie do montażu przepustnicy. Zaczynamy od ramki. Ja już jedną ramkę mam tutaj zmontowaną, drugą nie, ale Wam pokażę wszystko od podstaw, żeby nie było. Zazwyczaj jak ramkę montujemy, o, ja sobie zawsze to rozkładam, tak, żeby we wszystko ładnie tutaj, o, trafić, tak? Więc tak, hop, 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 hop. Zawsze później mi jest łatwiej po prostu narożnikami pięknie, ładnie trafić w rameczkę. O, cyk, cyk. Jeżeli narożniki Wam nie wchodzą, bo też się może tak zdarzyć, że profil będzie troszeczkę ściślejszy, zawsze możecie użyć pomocnika każdej kobiety. Młoteczko. Dobra. Następna. Opa. 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 I jeszcze jeden. Ostatni. Po montażu takich narożników czas na usztywnienie przepustnicy. Usztywniamy ją. O, widzicie? Właśnie w tym momencie mi tu nie wchodzi i sobie dobiję. Mamy rameczki. O, zacznę może od tego. I teraz usztywniamy przepustnicę. W jaki sposób usztywniamy? Na początek ścianki boczne kładziemy po przeciwległych stronach, tak żeby one sobie ładnie tutaj weszły w profil. O. Dobijamy. Jak nam nie równo weszło, to sobie przestawiamy troszeczkę. Następna ścianka boczna po drugiej stronie. Hop. I cyk. Hop. Ho. O kurczę. I wyszło.
Dobra. I teraz góra, dół. Hop. Górę, dół ja montuję, o, obejmując ścianki boczne po jednej i po drugiej stronie i także muszą Wam trafić w profil. Hop. I druga strona. Na tym etapie przepustnica powinna być tutaj zgrzana, żeby się usztywniła do końca. My tego no, nie mamy możliwości tutaj zrobić, więc zrobimy to powiedzmy na sucho, bez zgrzania. Dobra, co dalej? Mamy łożyska. Każde łożysko sześciokątne trafia sobie w te otworki boczne. Montujemy je od środka. Jest to bardzo łatwe i one robią takie klik, co oznacza, że łożysko wpadło nam w dziurkę. Cyk. Cyk. Okej. Słuchajcie, no boczne ramy już mamy zmontowane, czyli jesteśmy już praktycznie po pierwszym etapie. Co dalej? Zabieramy się za piórka. Piórka ocynkowane, o, docięte na wymiar. Co robimy? Na sam początek z jednej strony montujemy kółka zębate. W każdą z tych gniazd wchodzi piórko, o, i dochodzi do końca. Hop, hop, hop i jeszcze jedno, hop. Pamiętajcie o tym, że to jedno piórko jest z otworem. Ja sobie go odłożę troszeczkę tutaj na bok, żeby ono mi się nie pomieszało. Od dołu wkładamy kółko zębate do jednego z łożysk po to, żeby od góry zamontować ośkę krótką i przymocować to pióro. O. Tak zamontowane pióro, o, tak nam chodzi. Dobra, następne pióro i teraz przyda nam się patent z kropkami. Na tej stronie mamy dwie kropki, na tej stronie mamy jedną kropkę. Jedną kropką montujemy te dwie kropki, o, cyk i hop. I znów łożysko krótkie. Montujemy trzecie pióro. Pamiętajcie, że to łożysko, które ma, przepraszam, łożysko, kółko zębate, które ma w sobie dziurkę, żeby było zawsze rozmieszczone gdzieś w połowie przepustnicy. Tutaj będzie wchodził mechanizm i tu będzie największe obciążenie. A więc ja go montuję tutaj i teraz tak analogicznie, dwie kropki, jedna kropka, hop, hop i cyk i łożysko krótkie i następnie jedna kropka, dwie kropki, cyk. I łożysko krótkie. Pióra zamontowane. Zabieramy się w takim razie z drugiej strony za montaż mechanizmu. Przekręcamy naszą przepustnicę delikatnie, uważając, żeby nic nie odpadło. Mamy dziurkę. W dziurkę wkładamy czpień długi. O. Bo możemy sobie teraz najlepszym przyjacielem kobiety. I
i montujemy mechanizm. Ja specjalnie go sobie rozłożyłam, ponieważ w pierwszej kolejności trafiam dziurką na dziurkę, wkładając mechanizm pod jedną część ramki. O. Teraz go jeszcze stabilizuję po to, żeby sprawdzić, czy nam grzbień wchodzi do środka. Idealnie wchodzi. O, cyk. I teraz możemy go przykręcić za pomocą załączonych śrubek i nakrętek. Hop. I teraz montujemy już ostatnią część przepustnicy, czyli drugą ramkę. Słuchajcie, ułatwi wam to taka informacja malutka, że ja zawsze zaczynam montaż ramki od tej strony, gdzie jest mechanizm. Dlaczego? Dlatego, że później mi po prostu jest trudno nabić dwie blaszki w jedną ramkę. A więc tak, zaczynamy od hop i po kolei wsuwamy następne części ramek, czyli tak. Tą część ramki już nabiliśmy, wkładamy następną część ramki, cyk, i powoli wkładamy ostatnią, widzicie? Cyk, cyk. Słuchajcie, przepustnica gotowa. Proszę bardzo. Nie było to trudne, prawda? O. Moi mili, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakieś inne instrukcje obejrzeć, bardzo proszę, piszcie w komentarzach, co was najbardziej interesuje. No i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do miłego.